Jest przed siódmą, czyli poranne gadanie raczej mi się nie będzie składać. W skrócie, cel Kościelec. Teraz idziemy przez Dolinę Jaworzynki do Murowańca. Tam szybkie śniadanie, czarny staw gąsienicowy. No i potem przełęcz Karp i zwrot kierunku Kościelca. Dobra, trochę się obudziłem. Słońce się pojawiło na niebie. Jesteśmy na przełęczy między kopami. No i za pół godziny będziemy w Murowańcu. Hala gąsienicowa przy takiej pogodzie jest to niewątpliwie jedno z piękniejszych miejsc w polskich Tatrach. Dwie godzinki naprawdę niespiesznym tempem i można się tutaj dostać i podziwiać te widoki, które są. Całą panoramę Orlej Perci. A jest to naprawdę coś ładnego. Tutaj na tym mapie jest zaznaczone, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w schronisku Murowaniec. Teraz już chyba nawet hotel Murowaniec. No ale powiedzmy, że to schronisko. W każdym razie idziemy na Kościelec. Tutaj jesteśmy. Przez Karp pójdziemy tutaj właśnie na Kościelec. Jakby ktoś nie wiedział, to takie info, że na Kościelec się idzie przez czarny staw gąsienicowy szlakiem niebieskim jak na zawrat. Z tego momentu zaczyna się prawdziwa zabawa. Czarny staw gąsienicowy. Cały w śniegu, cały zamarznięty. A ja się kieruję tam. Tu jest przełęcz Karp. A tutaj w cieniu stoi Kościelec. I to jest cel na dzisiaj. Z czarnego stawu polecam założyć raki. Śnieg już tutaj jest miękki. Słońce operowało. I zaczęło być ślisko. A jak widać na załączonym obrazku. Dobra, nie będę się wkurwiał. Czeka mi jazda. Wlazłem na tą przełęcz. Kurde, no pierwszy raz od dawna na kolanach. Normalnie na kolanach, to jest tak stromo. Śniegu jest w opór. Szlak jest prowadzony dzidą do góry. Mega stromo, kurde. Cały czas tu jest ślisko, stromo i w ogóle ogień. We'll be right back.
ten zacieniony paluch to właśnie kościelec. Więc co? Trzeba złoić atak szczytowy w tym momencie. Przed kościelca. Kurwa, rzadko się boję, ale tu się naprawdę bałem. No wejście jest masakra. Zwłaszcza ostatni odcinek, te półki skalne. No nie wiem, co powiedzieć. Mi się nogi trzęsą trochę. Życie mi się nogi nie trzęsą. Nie wiem, czy wejdę. No ale szczyt to szczyt. Tak to wygląda. Mówiąc już na spokojnie o tym kościelcu, jest końcówka jedną z najbardziej przerażających zejść, wejść, jakiego w życiu dokonałem. No bez bani, kurde, to co się tam dzieje na samej kupule szczytowej, na tej ściance ostatniej, to jest istna masakra. I ja tutaj nie przesadzam, więc ze dwa razy się zastanowić, czy lęk przestrzeni nie wejdzie na kompanię i się coś nie wydarzy.